Adrian, dzisiaj bardzo dobry początek w wykonaniu waszej drużyny, ale w drugiej połowie były już nerwy, kiedy Gdańsk doszedł na 4-3, ale chyba szczęśliwi z ciężkiego terenu 3 punkty w ujście do Białegostoku. No tak, no Gdańsk nigdy nam tutaj nie leżał, chociaż nowa hala, tak? Zawsze ciężko się grało z tym zespołem, no bardzo groźnie będą u siebie, no my powinniśmy w pierwszej połowie już zamknąć ten mecz, bo dwa przedłużone rzuty karne, lepsze zachowanie, tak, przy bramce przeciwnika, już w pierwszej połowie ten mecz powinien się zakończyć, tak, dostaliśmy na 4-1 i w drugiej już, no co, Gdańsk musiał tak się otworzyć, podejść nas pressingiem, sobie nie potrafiliśmy z tym, nie dawaliśmy sobie z tym rady i tak się skończyło, no mówię, no druga połowa fatalna, dobrze, że ten mecz został tak, że wygraliśmy go, no ale analiza będzie przedługa, bo tyle co błędów dzisiaj popełniliśmy, to naprawdę, no. Piąta kolejka już za wami, ale ten początek taki rwany przez wasze występy w reprezentacji szóstek, jak ocenisz ten start swojej drużyny? Znaczy, no zagraliśmy 4 kolejki, tak, bo z Piastem mamy przełożony ten mecz. No na rekordzie wiadomo, tam może za dużo się nie spodziewaliśmy, bo to jest przeciężki teren. No na Katowicach, no ta przerwa nam jednak widać, że nie posłużyła, bo i Marcin Firanczyk był na U21 na kadrze, my byliśmy we trzech na tej play arenie. No i tak widać, że to nie pomogło, bo w Katowicach słabo zagraliśmy, a teraz dwa mecze fajnie, dwa z Chojnicami, z Gdańskiem wygrane, także jest okej, no. Jest rytm. No rytm jest taki, ale już pauza jest, także szkoda, no ale na Clearex pojedziemy tak za 2 tygodnie, tam można powiedzieć, nam leży, bo tam wygraliśmy 2 razy, no ale teraz będzie naprawdę przyciężko na Clearexie, ale w futsalu wszystko możliwe. Tomasz, za wami bardzo ciężki mecz, no szczególnie ten początek, gdzieś tam straciliście szybko nawet 4 bramki i później ciężko było gonić, było blisko już na 4-3, doszliście rywali, ale w końcówce zabrakło zimnej krwi. Myślę, że otworzyliśmy się bardzo i udało się strzelić, byliśmy blisko, aczkolwiek no szkoda, że nie strzeliśmy trochę wcześniej, może wtedy by się udało, no, tak naprawdę strzeliliśmy to w samej końcówce, musieliśmy się otworzyć i dostaliśmy ten ostatni cios, który nas dobił. Gracie trochę w kratkę, zaskoczyliście z Clearexem, a teraz no, na nowym parkiecie, w nowym miejscu nie udało się dopiąć kolejnych punktów tabeli. No szkoda, oczywiście, no chcemy budować te punkty u siebie też, no bo tak naprawdę teraz mamy u siebie 2 porażki, zdobywamy punkty tylko na wyjeździe, no ale przed nami dużo pracy, jak widać. No to jest dla nas nowa sytuacja, w której tak kiepsko gramy tą pierwszą połowę, więc ciężko mi powiedzieć, skąd to wynika. Musimy to przeanalizować i myśleć już o przyszłości. Teoretycznie łatwiejsi rywale za wami. Na kim teraz będziecie próbowali zdobyć komplet punktów? My generalnie nie skazujemy się na porażkę z żadnym rywalem, więc z Clearexem też powinniśmy przegrać, z Piastem niby też, a udało się wywieźć punkty. Nie wiem, no ze wszystkimi będziemy walczyć. To nie jest tak, że jedziemy gdzieś i nawet na rekord pojedziemy z myślą o punktach. Trenerze, w nowej hali, ale otwarcie tego obiektu dla waszej drużyny nieudane, kolejne punkty stracone na własnym gdańskim parkiecie. Tak, no myślę, że w pierwszej połowie przede wszystkim przegraliśmy ten mecz. Nie poznałem w ogóle drużyny. Biorę też tą porażkę na siebie ze względu na to, że podjąłem takie, nie inne decyzje. W drugiej połowie zmieniłem to, efekty były, więc myślę, że tutaj też do porażki ja się przyczyniłem w tym meczu. Wprowadzenie lotnego bramkarza troszkę ułatwiło grę, ale gdy był 4-3, no niewiele brakowało, żeby doprowadzić do wyrównania. Tak, wycofuje się bramkarza, naprawdę ryzykuje się w 100%, wtedy można ten mecz remisować, ale wiadomo, że gramy wtedy do pustej bramki u siebie i jeżeli jeden głupi błąd przydarzy nam się, przeciwnik może to wykorzystać i Moks to wykorzystał. Myślę, że gdybyśmy my strzeli tą bramkę na 4-4, duże szanse byłoby, żebyśmy tutaj jeszcze ten mecz wygrali. Czy czujecie się w tym sezonie takim troszeczkę Robin Hoodem? Mocnym zabieracie, słabym teoretycznie oddajecie. Chociaż wiadomo, że w lidze nie ma słabych rywali, ale patrząc na ubiegłoroczne wyniki, no to teoretycznie ten dół tabeli i Beniaminek już za wami. To znaczy, taka jest ta liga w tym roku, że każdy z każdym tak naprawdę może wygrać. Przed sezonem nikt by nie powiedział, że po 4 kolejkach Piast będzie miał tyle punktów. Więc tak naprawdę, kto jest słabszy, kto jest lepszy, okaże się po lidze. Mogę się pocieszać tym, że wszyscy kibice twierdzili, że my na Piast pojedziemy, przegramy. Pojedziemy na Clearex, przegramy, a my stamtąd przywieźliśmy 4 punkty, więc tak naprawdę, czy graliśmy ze słabszymi, to się okaże. No właśnie, na wyjazdach lepiej jak w domu.
Znaczy myślę, że dom dopiero tworzymy. Dzisiaj zagraliśmy pierwszy mecz w nowym obiekcie i chcemy, żeby to był nasz dom. I tutaj, żebyśmy zaczęli punktować, ale tak naprawdę do tego, żeby to był nasz dom, jeszcze potrzebujemy trochę czasu.